Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmie na moim kanale. Był już filmik dotyczący aktualnej pielęgnacji ciała, wersja zimowa. To teraz dzisiaj zapraszam Was na aktualną pielęgnację mojej twarzy, również wersja zimowa. Wstaję rano, nakładam płatki pod oczy, idę zrobić kawę. Następnie wykonuję wszystkie zaplanowane na poranek czynności, później wskakuję pod prysznic, a po prysznicu zabieram się za poranną pielęgnację. Jeśli chodzi o płatki pod oczy, to aktualnie są to właśnie te płatki. Ja już Wam wiele razy je pokazywałam i nawet bym powiedziała, że bardzo, bardzo dawno temu na moim kanale pojawiły się pierwszy raz, chociaż zmieniło się opakowanie. To są płatki materiałowe, nasączone serum, które zawiera całkiem fajne składniki aktywne. Dlaczego te płatki? Bo to jest, słuchajcie, świetna opcja na wyjazd. Płatki są zapakowane w taką właśnie saszetkę, którą się tutaj zamyka. A wiecie, że ostatnio byłam na wyjeździe we Włoszech i zabrałam je ze sobą. Świetna opcja do kosmetyczki, bo nie trzeba brać tego wielkiego, dużego opakowania, w którym zazwyczaj są właśnie płatki pod oczy. Także zużywam do końca, ale wiecie, ja lubię różne płatki, sprawdzam różne płatki, więc tutaj też konkretnie nie będę Wam o nich opowiadać. Co robię po wyjściu spod prysznica? Myję moją skórę i w tym celu oczywiście sięgam po Lumispa, które ma urządzenie, które jest wyposażone w taką głowicę do skóry delikatnej, wrażliwej, więc Lumispa, do Lumispa obowiązkowo nawilżenie skóry i tutaj stosuję napkę od marki Nuskin, spryskuję nią twarz i później zaczynam proces mycia, ale oczywiście musi być też żel i aktualnie już prawie końcówka właśnie tego żelu od marki Axis Y, jest to żel równoważący, bardzo delikatny, świetny skład. Myję moją skórę 2 minuty, następnie ją tonizuję i w tym celu sięgam po tonik od marki Pixi, tonik kolagenowy. Powiem Wam, że całkiem fajny tonik, ale też nie robi nic specjalnego, więc zużywam sobie pomału właśnie ten tonik. No i teraz przechodzimy do takiej, powiedziałabym, bardziej rozbudowanej pielęgnacji, ale nie tak bardzo rozbudowanej jak wieczorna. O, serum. Zawsze w mojej porannej pielęgnacji jest serum. Aktualnie nie jest to serum z witaminą C, bo wy wiecie, że ja zazwyczaj w porannej pielęgnacji stosuję witaminę C, dlatego że w wieczornej pielęgnacji sięgam po retinol, ale zaraz do tego dojdziemy. I teraz tak, w mojej porannej pielęgnacji są dwa produkty, jeśli chodzi o serum. Na następny dzień, kiedy stosowałam serum z retinolem wieczornej pielęgnacji, czyli po prostu rano, następnego dnia, sięgam po serum od marki DP Dermaceuticals. Jest to serum z egzosomami, które fantastycznie wpływa regenerująco i odbudowująco na skórę. I używam właśnie to serum. A kiedy nie stosuję retinolu i nie stosuję tego serum, to sięgam po serum od marki Lancome i muszę Wam powiedzieć, że to serum bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Ma całkiem fajne składniki aktywne, świetną formułę, bardzo ładnie się wchłania, tak jakbym powiedziała, wbudowuje w naszą skórę, a delikatnie też ładnie pachnie, super łączy się z każdym kremem, no i ten efekt takiego przyjemnego wygładzenia jest naprawdę fajny. Tutaj z kolei, jeśli rozmawiamy o tym serum, w ogóle efekt takiego napięcia skóry jest w ogóle natychmiastowy, ale najbardziej zależy mi na tym, żeby to był produkt taki właśnie regenerujący, odbudowujący, wzmacniający w momencie, kiedy stosuję retinol. Świetne, naprawdę świetne serum. Więc mam dwa produkty, później nakładam krem pod oczy i jest to krem, który stosuję już też od jakiegoś czasu, od marki Mezoesthetic. Serum, krem, który ma bardzo taką delikatną formułę, też szybko się wchłania, daje wygładzenie tutaj w tej okolicy oczu i też fajnie na nim pracuje korektor. I jest to krem, który ma działać przede wszystkim właśnie tak napinająco, przeciwzmarszczkowo, anti-aging. Bardzo fajny krem. I zostaje nam
zostają nam produkty, którymi dokańcza moją pielęgnację. I tutaj pojawia się krem na dzień. Krem na dzień od marki Elever, Elever Cosmetics. Już go, słuchajcie, prawie kończę, więc tam go niewiele zostało, ale bardzo polubiłam ten krem, ponieważ on ma przyjemną, lekką konsystencję, która też fajnie szybko się wchłania. Można po nim od razu nałożyć filtr bez żadnego problemu, nic się absolutnie nie dzieje. To jest też taki fajny krem, który sprawdzi się szczególnie w przypadku osób posiadających skórę mieszaną czy też tłustą, właśnie ze względu na swoją konsystencję i to, jak on pracuje na skórze, jak szybko się wchłania, ale skóra jest tak ładnie wygładzona, napięta, przyjemna w dotyku, miękka, więc super krem. I po kremie nakładam filtr. Dlaczego w mojej mojej zimowej pielęgnacji pojawia się krem na dzień? Zazwyczaj w tej pielęgnacji wiosenno-letniej rezygnuję z kremu na dzień i po serum nakładam zazwyczaj filtr. A to dlatego, że posiadam skórę mieszaną, więc nie potrzebuję takiego dodatkowego działania, okluzji. Wystarczy mi po serum filtr. Natomiast zimą moja skóra jest nieco bardziej przesuszona, potrzebuje więcej takich produktów okluzyjnych, nawilżających, wygładzających. Zwłaszcza też, że stosuję retinol, więc skóra troszeczkę się mocniej, intensywniej przesusza, więc krem pod filtr, krem na dzień, jak najbardziej tak. No i teraz filtr. Dopełnienie tej mojej porannej pielęgnacji jest to filtr również od marki Elever Cosmetics. Jest to jedna z nowości, która pojawiła się jakiś czas temu w ofercie. Filtr, który zawiera SPF 50, czyli jak najbardziej tak dla mnie, ponieważ stosuję retinol. Ma bardzo fajny skład, bardzo fajną konsystencję i muszę Wam powiedzieć, że się polubiłam z tym filtrem i myślę, że będę też do niego regularnie wracać. O filtrze będą jeszcze pojawiały się w moich mediach społecznościowych oddzielne materiały, gdzie będę Wam więcej na jego temat opowiadać. Dajcie też oczywiście znać, czy chcielibyście taką rozbudowaną recenzję tego filtra na moim blogu z analizą składników i nie tylko. Być może Was to zainteresuje, ale no właśnie, dopełnienie porannej pielęgnacji przed makijażem obowiązkowo właśnie ten filtr. Poranna pielęgnacja już za nami, to zabieramy się za wieczorną pielęgnację. Tutaj jest troszkę więcej kosmetyków i więcej kroków, które wykonuję. Wieczorna pielęgnacja to jest dla mnie niesamowita przyjemność, czas dla mnie. Mogę wtedy dłużej posiedzieć w łazience i bardziej intensywnie, że tak powiem, zadbać o moją skórę. Pierwszy krok, który wykonuję, to jest oczywiście demakijaż. Demakijaż, oczyszczanie. Pierwszy krok, sięgam po płyn micelarny. Aktualnie jest to ten płyn micelarny od marki Bielenda, ale u mnie te produkty pojawiają się naprawdę bardzo różne. Co robię? Nawacik zmywam. Okolice oczu, brwi, rzęsy, makijaż właśnie tutaj, zmywam usta, zmywam twarz i to jest pierwszy krok, który wykonuję. Następnie przechodzę do drugiego kroku, czyli domowania mojej skóry, mycia mojej skóry. Dla mnie bardzo ważny i dla Was też powinien być bardzo istotny, ponieważ w tym drugim kroku pozbywamy się pozostałości makijażu, usuwamy micele z naszej skóry, jeśli stosujecie płyn micelarny, ale też domywamy i doczyszczamy skórę, żeby pozbyć się między innymi filtrów, które stosujemy w ciągu dnia. I tutaj najlepiej znowu sprawdza się u mnie Lumispa, natomiast zmieniam końcówkę z tej właśnie dla skóry delikatnej na taką tradycyjną końcówkę dla skóry normalnej. Spryskuję znowu moją skórę przy użyciu napki i teraz pojawiają się dwa produkty oczyszczające. W dni, w które stosuję retinol, przed nałożeniem retinolu używam żel, który pokazałam Wam w porannej pielęgnacji od marki Axis Y. W pozostałe dni sięgam po żel glikolowy od marki Dermalogica. Wy wiecie, że ja markę Dermalogica uwielbiam, więc tak wygląda to oczyszczanie, które jest nieco głębsze, też z między innymi ze względu właśnie na ten kwas glikolowy. A następnie pojawia się tonik i tutaj znowu będzie tonik od marki Pixi. I ten etap oczyszczania, demakijażu w dwóch krokach mamy zamknięty. No to teraz lecimy z retinolem. Wiem, że temat Was bardzo interesuje. W ogóle retinol to jest taki składnik, który
Och, chyba w okresie zimowym zawsze się przewija. A produkt, po który ja sięgam z retinolem, jest to znowu marka Dermalogica. Jest to jeden z nowszych produktów, który pojawił się w ofercie marki. I muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę świetne serum. Ma fajną konsystencję, taką kremową, ale lekką, delikatnie żółtą. Super pracuje na skórze, nie jest absolutnie tępy, fajnie się go rozprowadza. Także mamy tutaj 3,5% kompleks retinolu, retinoidów i skwalan. Naprawdę, słuchajcie, świetny kosmetyk. Będę wam jeszcze o nim opowiadać, ale dzisiaj wspominam, że pojawił się w mojej pielęgnacji. I teraz tak, serum z retinolem stosuję 2 razy w tygodniu. Kiedy stosuję serum z retinolem, nakładam je na skórę, czekam chwilę, następnie aplikuję krem pod oczy znowu od marki Mezoesthetic, a na zakończenie nakładam krem od marki Slavia. Jest to krem... krem peptydowy do twarzy na noc, regeneracja i lifting. Ale dlaczego właśnie ten krem na noc? Ponieważ tutaj mam fajną dawkę ceramidów, ale mamy również bakuchiol, no i mamy ten peptyd, który też działa lekko ujędrniająco. Mi najbardziej zależy na tych ceramidach, które po retinolu są jak najbardziej wskazane. Więc serum, a później nakładam ten oto krem. Ale tak się dzieje 2 razy w tygodniu. Co w pozostałe dni? Kiedy nie stosuję retinolu, pojawiają się 2 produkty, które stosuję zamiennie. Znowu będzie to serum od marki Lancôme, z którego jestem naprawdę bardzo zadowolona. Po tym serum nakładam znowu krem od marki Slavia, albo będzie to jeden kosmetyk, również od marki Slavia, i jest to wzmacniające serum olejowe do twarzy, ponieważ jego formuła jest olejowa i pozostaje film na naszej skórze. Jest to ostatni produkt w mojej pielęgnacji. Mamy tutaj bakuchiol 1%, ale to, na czym mi najbardziej zależy, to jest olej konopny, który się tutaj znajduje, a olej konopny też bardzo fajnie wpływa na naszą skórę, zwłaszcza jeśli posiadacie problemy z trądzikiem i nie tylko. W ogóle olej konopny, zastosowanie CBD w pielęgnacji, mogłabym tutaj opowiadać wam godzinami. Dla mnie ten olejek to jest cudo w wieczornej pielęgnacji. Nakładam go na moją skórę, domykam kremem w okolicy oczu i można by było powiedzieć, że mamy zakończony etap wieczornej pielęgnacji, ale tutaj pojawiają się jeszcze 2 kosmetyki, które również stosuję 2-3 razy w tygodniu dla podtrzymania efektów. I są to, tada, jest to serum do rzęs, do stosowania na okolice właśnie naszych tutaj rzęs, i La Lash od marki Evoe Farm, i oczywiście serum do brwi i labrał, również od marki Evoe Farm. Te produkty są ze mną już dobrych kilka miesięcy, uwielbiam, moje rzęsy wyglądają obłędnie, brwi są w bardzo dobrym stanie, także cały czas stosuję dla podtrzymania efektów, kilka razy w tygodniu, i są naprawdę super. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec. A dlaczego nie koniec? Bo w mojej wieczornej pielęgnacji pojawiły się jeszcze inne produkty, które również stosuję zamiennie. I to jest właśnie tak zamiennie z tymi produktami, czyli kiedy nie chcę nakładać olejku, tego olejowego serum, albo nie chcę nakładać serum od marki Lancôme, albo też potrzebuję czegoś innego, obserwuję moją skórę i widzę, że potrzeba jej czegoś innego, to tutaj wkracza delikatny peeling enzymatyczny i są to 2 produkty. Testuję aktualnie enzymatyczny peeling do twarzy od marki Slavia, ale na razie nic wam więcej na jego temat nie powiem. Natomiast też już od jakiegoś czasu stosuję enzymatyczną maskę 1-minutową od marki Sisley i powiem wam, że jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Ale po takim delikatnym złuszczaniu muszę nałożyć jeszcze coś na moją skórę. I tutaj znowu wkracza Evoe Farm, a dokładnie Illa Aesthetic, regenerująca maska całonocna, cudowny produkt. Już wiele razy opowiadałam wam o nim na moim Instagramie. Jest również post na blogu dotyczący tej maski. Jestem w niej absolutnie zakochana, ale stosuję ją kilka razy w tygodniu. Czasami jest to 2, czasami 3, czasami raz.
Wszystko zależy, słuchajcie, od tygodnia, bo tutaj też mamy małą pojemność 60 ml. Mimo tego maska jest niesamowicie wydajna przez swoją konsystencję, która jest dosyć gęsta, więc odrobina tej maski wystarczy Wam, żeby rozprowadzić na skórze twarzy, też trochę tutaj na szyję, na dekolt, nawet w okolicy oczu. Ja jestem z niej bardzo zadowolona, ona ma świetny skład, w ogóle ma formę witaminy C, którą ja uwielbiam, matrykiny młodości, innowacyjne składniki, genialna. Także słuchajcie, najpierw robię sobie właśnie takie delikatne złuszczanie, żeby jeszcze bardziej wzmocnić efekt tej maski, a później nakładam właśnie ją. Jeśli chodzi o takie maseczki w mojej aktualnej zimowej pielęgnacji wieczornej, to powiem Wam, że jest tylko ta. No można by było jeszcze powiedzieć, że jest ta maseczka jednominutowa złuszczająca od marki Sisley, ale ja bardziej traktuję ją jako peeling, niekoniecznie właśnie jako maskę. Więc dla mnie taka całonocna maska, którą nakładam, nie muszę jej później zmywać. No oczywiście zmywam ją rano, ale wieczorem nie muszę jej zmywać. To jest świetne rozwiązanie. Także widzicie, jest trochę tych kroków. W mojej aktualnej pielęgnacji postawiłam na retinol, są maseczki, jest odbudowa, są ceramidy, jest trochę takich produktów bardziej, powiedziałabym, regenerujących, odżywczych, ale jest też to złuszczanie i działanie przeciwzmarszczkowe. Chociaż ja bym powiedziała już takie, wiecie, ukierunkowane, bardziej żeby te zmarszczki się nie pogłębiały. Myślę, że w dzisiejszym filmie opowiedziałam Wam już o wszystkim. Tak wygląda moja aktualna pielęgnacja, ale tutaj chciałam Wam przypomnieć, że to jest moja aktualna pielęgnacja. Moja, ponieważ jest ona dopasowana do potrzeb mojej skóry, do zawartości portfela, do kroków, do czasu, do wszystkiego tak naprawdę. I Wasza pielęgnacja wieczorna czy poranna wcale nie musi tak wyglądać, bo Wy dopasowujecie ją do typu Waszej skóry, do Waszych potrzeb, do potrzeb Waszej skóry, do zawartości Waszego portfela i wielu innych czynników, które składają się na to, jak będzie wyglądała Wasza pielęgnacja. Ja opowiadam Wam o tym, co ja stosuję, co się u mnie sprawdza. I przy okazji przypominam, żebyście sobie rozwinęli opis. To jest bardzo ważne, ponieważ tak, po pierwsze, czeka na Was tam niespodzianka. Po drugie, macie linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj opowiadałam, więc nie będziecie musieli przeszukiwać internetu. Rozwijamy opis, tam macie wszystko podane jak na tacy, jak ja to mówię. Także zapraszam Was do sprawdzenia tego opisu koniecznie, bo tam właśnie jest ta niespodzianka. A tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję za Waszą obecność, za to, że byliście po raz kolejny. Wysłuchaliście tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I napiszcie koniecznie w komentarzach, jakie Wy stosujecie aktualnie kosmetyki wieczornej i porannej pielęgnacji. Być może jakie składniki aktywne i co się u Was sprawdza. Dziękuję, do zobaczenia. Pa!